Drogi ukochane Panie, bo może z komentarzy, które przyszły do ostatniego filmu, jakoś trudno się zorientować, czy zrozumiałyście, czy nie zrozumiałyście, kto to jest Giermek. Giermek to jest taka postać jak Kubuś Fatalista. Kubuś Fatalista i jego pan, Diderot. Jak ktoś nie czytał, to polecam. Genialna rzecz. Giermek to jest ten, który swojemu panu pomaga iść przez życie. Jego pan, książę, tak, każdy książę, nie musi myśleć. Nie musi myśleć. Wystarczy, że jest bogaty i ma dukaty. Natomiast Giermek to jest ten, który widzi świat takim, jakim on jest. Potrafi docenić kobiety w pełnym ich czarze i potrafi zachwycać się kobietami duszą, duszą, a nie tylko poezją. Ciałem też. I dlatego, kochane, ja wiem, że wy tęsknicie za księciem, a Giermek ten, który jest tu, w pobliżu was, który potrafi udźwignąć ten ciężar i nosić go na rękach, jest niedoceniany, a jego widzenie świata, jego sprawna, realna inteligencja jest niedoceniana. I dlatego, drogie panie, wasze poszukiwanie księcia z bajki powoduje, że ten, który ma duszę filozofa, może wam zniknąć sprzed nosa. Niedoceniony, niezauważony i niewynagrodzony waszym uśmiechem. Dlatego, drogie panie, niech żyje Giermek i niech żyją te, które potrafią w nim dostrzec mędrca.